Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Nim wielki filozof wypowiedział te słowa, minęły miliardy lat kosmicznej pustki i gwiezdnej ciszy. Minęły też miliony pytań. Czy jest możliwe, by w całym wszechświecie, w całej nieskończoności, w niezmierzonym morzu galaktyk, rozumne życie pojawiło się tylko raz? Jeden raz? Nasz system słoneczny i nasza maleńka Ziemia powstały z chmury pyłu, wirującego po wybuchu starej, umierającej gwiazdy. Ale życie zaczęło się wiele miliardów lat później. Zaczęło się w szale galaktycznej burzy. Nasza matka, bezimienna gwiazda, która zamieniła się w pył, nim zaczął się liczyć ziemski czas. Nasz ojciec, gigantyczny błysk światła, który połączył niebo i ziemię. Z tygla chemicznych reakcji powoli wydobywał się niezwykły obraz. Pod gęstą czapą atmosfery zaczynał kiełkować twór najdelikatniejszy z delikatnych – życie. Cząsteczka kwasu DNA, tajemniczy plan budowy każdej żywej istoty, genetyczny szyfr, wielka enigma. Przez 500 milionów lat żywa materia poddawała się żądaniom otaczającego ją środowiska. Każda zmiana, każda poprawka została zauważona i wpisana w ten niezwykły genetyczny plan, w molekułę DNA. Homo sapiens, najdoskonalszy z trworów natury. Jak wszystko, co żyje, jego rodowód wywodzi się z łańcucha atomów tworzących kwas DNA. Najbardziej niewiarygodny produkt ewolucji – mózg. Żadna inna tkanka ludzkiego organizmu nie była poddana takim presjom rozwoju jak właśnie on. Musiał zapewnić fizyczne przetrwanie gatunku i spełnić historyczną misję stworzenia kultury. Dlatego stał się ogromny i niewiarygodnie skomplikowany. Dlatego podzielił sterowanie różnymi funkcjami pomiędzy dwie półkule. Dlatego właśnie w nim pojawił się ten najbardziej niezwykły, tajemniczy element – świadomość. Siła napędowa, która każe mu tworzyć rzeczy na własny obraz i podobieństwo. Nadążyć za naturą, podpatrzeć, skopiować, wyprzedzić. Najbardziej wyrafinowane technologie, jakie zna człowiek. Produkcja układów scalonych wielkiej skali integracji. Tu pojęcie odległości nabrało specjalnego sensu, bo chodzi o odległości między poszczególnymi atomami. Wszystko zaczęło się wówczas, gdy na jednej płytce udało się zmieścić 1000 elementów mikroukładu. Wczoraj mieściło się na niej 33 tysiące. Jutro na jednej płytce o powierzchni 1,5 cm2 można będzie upakować 1 000 000 elementów. Ale jemu wciąż było mało. Dobry wieczór. Oto bohater naszego programu. HP9845C, komputer graficzny, kolorowy, po raz pierwszy pokazywany w Polsce. Znak, powiedziałbym, czasu, znak tej ery, w którą wkroczyliśmy i którą można by nazwać erę informacji, tak jak kiedyś człowiek zrobił rewolucję przemysłową i w jakiś sposób przedłużył zasięg swoich rąk i ich siłę, tak to, że wymyślił kiedyś komputer, przedłużyło no to, co dla człowieka najważniejsze, siłę. Słuchaj, jego umysłu. Czeka. Czeka. Niech nie czeka zbyt długo. Co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? To te dwa słowa, które padły na początku. Kolorowy, graficzny. Nowy sposób porozumiewania się człowieka z maszyną. Życie przecież nie jest czarno-białe, jest kolorowe, no i komputer w jakiś sposób nadążył za tym. Te kolorowe sześciany to symbol tego, że 4913 barw, ich odcieni, jest w stanie ten komputer odtworzyć. Tak, i proszę nam wybaczyć tę odrobinę mitologizowania jakby sprawy na początku, ale rzeczywiście w kontaktach z tą maszyną coraz częściej zaczyna się odnosić wrażenie, że ma się do czynienia z partnerem. Że rozmowa nie jest już tylko rozmową dla ludzi wtajemniczonych, którzy opanowali jeden, bądź dwa, bądź trzy specjalne bardzo języki programowania. Takie wrażenie, mój drogi, odnosi ten, kto rzeczywiście z nią jest zaprzyjaźniony, to znaczy posiadł umiejętność programowania. I powiedziałem, że jest to pewien krok w kierunku ułatwienia komunikacji z maszyną.
zapoznanie się na przykład z tym, jak zbudowane jest ożaglowanie takiej wielkiej jednostki pływającej. Wspaniała ilość szczegółów, komunikatywność. Ale i to tylko ty wyrysowałeś, dlatego... a przecież nie bardzo masz pojęcie o tych językach. Ja nacisnąłem guzik, wyrysował to programista, który zgłębił tajniki języka programowania, których ja nie znam. No, ja mogę sobie sprawę ułatwić, drukując natychmiast ten obrazek, który w pamięci maszyny został utrwalony. Owszem, to jest prawda. Aha, z tamtej strony. Tak. Mogę zrobić co innego, kazać mu narysować jeszcze raz to samo, przy czym teraz każdy z żagli zostanie osobno wyrysowany i nazwany. A więc rozmawiasz z komputerem, nie znając języka. Przecież to jest dokładnie zupełnie ta sama sytuacja, jak gdybyś stwierdził, że samochodem może jeździć tylko jego twórca. To znaczy, ta rozmowa jest tylko o tyle możliwa, o ile wiem, co w poszczególnych programach jest zapisane, prawda? Nie, i nie musisz już znać tego programu, który właśnie to rysowanie uaktywnia niejako na ekranie. Ty musisz już tylko umieć czytać. Kiedyś za ciebie pomyślał specjalista, a całą resztę twojej następnej roboty można już wykonywać w sposób naturalny. To i prawda, to jest wielka można, przewaga. To jest, owszem, to jest zaleta. Można na przykład dowolnie zmieniać zestawy kolorów w tym rysunku, który może nic nie oznacza, ale pokazuje... Otworzyć perspektywę, zasłaniać te linie, które są z tyłu, prawda? Bądź w ogóle zrezygnować z koloru. Ale dalej twierdzę, że człowiek nieznający języka programowania może być tylko biernym użytkownikiem maszyny. Wyglądało to tak pięknie i tak swobodnie na ekranie, ale po to, żeby mogła powstać taka figura, potrzebny był ten zapisany w tysiącach wierszy program graficzny. Egzotyka XX wieku. Miliardy bitów informacji zaklęte w taśmach komputerowych pamięci. Dla wybrańców, bo nieliczni posiedli sztukę ich odczytu. Języki dzielą ludzi, obraz ich łączy. Więc komputer przemówił obrazem. Rozpoczął po swojemu. W czarnym tle nicości błysnęły pierwsze bity. Geometryczne odzwierciedlenia jednostek informacji. Nieprzypadkowe, bo rysowane matematyką, ale skąpe. Maszyna uczyła się. W zbiorach jej programów pojawiły się te niepotrzebne, próbujące oddać perspektywę, trzeci wymiar. Aż wreszcie matematyczna kula rzuca na matematyczną płaszczyznę matematyczny cień, jak żywa. Brak tylko barwy, ale to technologia opanowała szybko. Nie dlatego, by było ładnie. Barwa to sposób na przekazanie tym samym obrazem informacji zwielokrotnionej. Artysta dojrzał. Świat liczb zmienił w świat linii i płaszczyzn. Arytmetykę w geometrię, kolumny cyferek w obraz. Obraz czego? Odpowiedź tkwi wewnątrz maszyny. Miliony układów elektronicznych, logiczne szaleństwo elektrycznych impulsów i coś, co to wszystko wyzwala w pożądanym kierunku. Program. Zapisany w języku matematyki, logiki, system zależności i powiązań między ogromną ilością parametrów. Źródłem komputerowego obrazu jest system równań matematycznych. By zobaczyć ich rozwiązanie, potrzeba było kiedyś specjalnego rodzaju wyobraźni. Astronomiczny komputerowy pejzaż. Słynna galaktyka M51 w konstelacji Psów Gończych, a dokładniej analiza jasności różnych jej regionów. Obrazy rysowane matematyką. Kiedyś ludziom mówiącym o pięknie ukrytym w równaniach trzeba było wierzyć na słowo. Właśnie, to nie tylko po to, żeby było ładnie, bo okazuje się, że przy takim kombinowaniu informacji człowiekowi niekoniecznie potrzebne są liczby. Bardzo lubię, no wiesz, to jest na przykład belka obciążona w tym miejscu potężną siłą, prawda? Skutki działania tej siły można sobie wspaniale przedstawiać przy pomocy takich barwnych, graficznych wykresów. One niosą informację wystarczającą dla człowieka, ale co najciekawsze, również rozmowa jest jakby, no ja zmienię w tej chwili na jakieś straszne obciążenie, wiesz, gdzieś jedną tonę.
Popatrz, jedna tona w tym miejscu i program dokonuje analizy. Znów nie ten program, o którym zwykliśmy sobie wyobrażać go w postaci takich kolejno zapisanych rozkazów. Tu gdzieś na dole jest to niezwykle obciążone. Powrót jeszcze raz do środka i przesunięcie tej krzywej na sam środek, to wymaga zmiany wielkości A na 100. I znów okazuje się, że sama zabawa z komputerem przestaje być zabawą w rysowanie na kartce odpowiedniego programu, a staje się po prostu jak gdyby spokojną rozmową, przy czym informacja od komputera przychodzi w takiej formie niemalże kawiarnianej. A czy zwróciłeś uwagę? Już... Tak, zupełnie kawiarnianej. Nie wiem tylko, w której ty to kawiarni widziałeś, żeby stała maszyna do pisania z klawiaturą i się na niej wystukiwało jakieś setki różnych dziwnych liczb, które są tylko znane temu, kto umie się z maszyną porozumiewać. To jest taka kawiarnia bardzo specjalna dla programistów. Nie, ale gdybyś kiedykolwiek musiał obliczyć wytrzymałość jakiegoś dźwigara, to używając tego właśnie programu, okazałoby się, że jesteś prymusem. To musiałbym się najpierw zaprzyjaźnić z kimś, kto potrafi takie rzeczy robić, jak na przykład ty tutaj nauczyłeś się na tej klawiaturze. Nie, a może wystarczy ci jeden palec i używanie takiego świetlnego pióra. Układ planetarny. A to już jest inna rozmowa. Jest rzeczywiście argument, dlatego że on mi ten dialog z maszyną zaczyna w jakiś zupełnie inny sposób proponować. Słuchaj, chciałbyś zapewne wiedzieć, jak wygląda to w pewnym określonym dniu. Na przykład, jak będzie wyglądało na gwiazdkę. No powiedzmy, 24 grudnia. Rok, mamy w tej chwili do wpisania rok. 1980. Miesiąc oczywiście 12. I 24 grudzień. 24 grudzień. Konfiguracja planet akurat na ten dzień. Krótko mówiąc, to co mogę zobaczyć na zimowym niebie, tak, prawda? Prawdopodobnie wspaniale będziesz widział z Ziemi Wenus, nie będziesz widział Merkurego, dość dobrze będziesz widział Marsa, Neptuna i tak dalej. Wspaniała rozmowa, przy której można niemalże tego typu ekranik zastąpić potężnymi tablicami, których do dziś używają miłośnicy astronomii. Tak, więc ten przykład jest o tyle dla mnie przekonywający, że po pierwsze porozumiewałeś się z maszyną w sposób, nazwijmy to, ludzki, taki, który jest łatwy przy pomocy tego elektronicznego pióra. Po drugie, że zostały tutaj umieszczone dane, które trzeba było bardzo długo zbierać. I tego typu programy, czy tego typu zastosowania, bo to jest w sumie najważniejsze i o tym powinniśmy mówić, są najistotniejsze. Przykład. Morze Beauforta, kilka boi, które zostały przez oceanografów rzucone na wodę po to, by śledzić z satelity ich ruch, a potem na tej podstawie analizować ruch gór lodowych na Morzu Beauforta. W ciągu 30 sekund na tym ekranie w tej chwili obserwujemy to, co w przyrodzie działo się przez okres jednego niemalże roku. W 30 sekund upakowano te wszystkie dane, żółta kreska to właśnie trasa tych boi. Wspaniały, popatrz, naukowy ani jednej instrument. Liczby. Na wierzchu właśnie, ani jednej i o liczby. To chodzi. I o to właśnie chodzi. Niezwykły naukowy instrument pozwalający człowiekowi natychmiast zobaczyć to, co jest mu potrzebne do pracy. Niszczycielski wir atmosfery, skłębione masy powietrza gnane huraganowym wiatrem, gigantyczna trąba miażdżąca i porywająca wszystko, jedno z najgwałtowniejszych zjawisk przyrody, niemożliwe do odtworzenia, zmodelowania w laboratorium, wciąż tajemnicze i groźne tornado. Dopiero chłodne oko komputera jest w stanie uchwycić mechanizm tornada, prześledzić narastanie niszczycielskiej siły. Zabójcza wieża zniszczenia powstaje w świecie zbudowanym z liczb. Wewnątrz trąby tornada wytworzony zostaje prąd powietrza pryncypionowo w dół. Oto tajemnica, której nie sposób było dostrzec w naturze. Kolizja jednego jądra atomowego z innym. Katastrofa w mikrokosmosie tak małym, że nie jesteśmy w stanie jej dostrzec nawet przy użyciu najsilniejszych mikroskopów. Zjawisko tak nagłe, że wymykające się uwadze najdokładniejszym miernikom czasu. Tego obrazu nie obejrzelibyśmy więc nigdy, gdyby nie matematyczna wyobraźnia. Mózg komputera, który stał się obiektywem dla ludzkiego oka.
W matematycznej wyobraźni maszyny nie ma rzeczy niemożliwych. Odbywamy lot nad statystycznie wyliczonym łańcuchem górskim, poprzez szczyty i doliny zbudowane z liczb. I docieramy w końcu nad komputerowe morze. Lawina liczb przebiegająca z nieludzką szybkością we wnętrzu komputera jest nawet w stanie zbudować łańcuch wulkanicznych wysp. Miliony lat procesów geologicznych zamknięte w jednej chwili. Hipotezy i przypuszczenia w tej przestrzeni dają się zweryfikować natychmiast. Tu rządzi bowiem nieubłagana logika cyfr. I tu nieważny jest czas. Setki tysięcy, a nawet miliony operacji na sekundę to bariera, której mózg człowieka nie przekroczy nigdy. Mózg maszyny przekroczył już dawno. Dlatego też to, co w kategoriach ludzkiego życia trwa niewyobrażalnie długo, tu da się zamknąć w kilkunastu sekundach. Powstaje wulkaniczna wyspa, powoli stygnie. Jarzące się punkty bledną. Teraz kolej na inną siłę natury. Uruchomiony zostaje program, który skorupa ziemska powtarza bezustannie od zarania swego istnienia. Wyspy zapadają się, tworząc oceaniczne dno. Przemieszczanie się gigantycznych płyt skorupy ziemskiej i ich efekty na oceanach. Gigantyczne fale, tsunami. Cały świat wydaje się zamknięty w tym małym okienku, bo dojrzeć przez nie można prawie wszystko. Najbardziej fascynujące, powiedziałbym, w komputerze graficznym jest dla mnie to, że może służyć do modelowania zjawisk w skali tak globalnej, jak to, co widzieliśmy przed chwilą, a może służyć do pozornie tak prozaicznej czynności, jak porządne zaprojektowanie wnętrza, na przykład mieszkania. To, co widać w tej chwili na ekranie, to nic innego jak plan wnętrza mieszkalnego. To już jest zabudowane. Zabudowane. Ja bym proponował, tak, tak, zaraz to zrobimy. Zabudowane nawet te kwadraciki to punkty oświetleniowe, ale powiedzmy, przy pomocy znowuż tego elektronicznego pióra dostajemy listę mebli, jakimi możemy dysponować, wybieramy biurko i wprowadzamy je, powiedzmy, gdzieś tutaj. Następnie krzesło powinno gdzieś stać tak. No, krzesło powinno stać na biurku, proszę cię. Na biurku krzesło? Na biurku, tak. Proszę cię uprzejmie, w każdej chwili może stać na biurku. Ścianką działową życzysz sobie coś oddzielić, tak? Powiedzmy krzesło od biurka, proszę uprzejmie. A gdzie chciałbyś ustawić szafę? Na krześle oczywiście, proszę uprzejmie. Jest na krześle. Tak. Tak. No naturalnie zabawa, ale pokazująca łatwość programowania więcej. Można znaleźć fragment, który jest już zabudowany i prześledzić, jak wygląda, choćby ten, jak wygląda w zbliżeniu. Wybieramy, trzeba go w jakiś sposób ograniczyć, dolny punkt i górny punkt. Resztę maszyna zrobi sama. Wyrysowuje ten fragment, który został ograniczony, no i znowu elektroniczne pióro. No i jest ten zestaw, który chciałeś. Biurko, na nim krzesło, ścianka działowa i tak dalej. No i można by jeszcze kawałek rysować. Można by się oczywiście tak długo bawić w różne zabawy kreskowe. No, do tego zdaje się papier byłby lepszy, bo tańszy. Ale przecież takie kreski naprawdę służą do zdecydowanie bardziej poważnych celów. I mimo że my zapominamy w pewnym momencie, że potrzebne są niezwykłe umiejętności programowania tego typu urządzeń, to jednak najważniejsze jest, że zwykle skutkiem takiej inżynierskiej działalności programisty jest model czegoś, jest plan czegoś, plan budowy. I otóż ta maszyneria zastępuje właśnie jak gdyby całą stertę kreślarzy, grafików i innych ludzi, którzy dotąd byli potrzebni w działalności inżynierskiej. I program, który w tej chwili się wykonuje, jest takim w trzech wymiarach już przedstawieniem
planu jednego z najbardziej, powiedziałbym, wyrafinowanych urządzeń technicznych XX wieku. No, na tle takiego półsierpa ziemi rysuje się właśnie to, co ma służyć do transportu ludzi i rzeczy w przestrzeń. I oczywiście kiedyś można było, używając barwnych tuszów, wykonać to na papierze, ale nigdy tak szybko i nigdy pod dowolnym kątem i nigdy jeszcze z dodatkową jak gdyby informacją. Spójrz, to jest jakby rozkład temperatury, którą zresztą możemy bardzo dokładnie prześledzić, prawda? Podczas wchodzenia promu kosmicznego w atmosferę. I jeśli komuś informacja, bez tej informacji alfa numerycznej, jak ją się nazywa, ale sama graficzna jest potrzebna, no to znana już skądinąd drukarka. Jakby na pamiątkę, że to urządzenie, choć zakodowane w pamięci komputera, jednak w naszym studio też było. Cel jest tu. A tu środek do celu. Kabina kosmicznego promu, jak żywa, odbyła już setki lotów, choć nigdy nie ruszała się z hali. Paradoks? Te zdjęcia obiegły cały świat. Pierwszy lot kosmicznego promu, lecz nie pierwszy jego pilotów. Rutyny nauczył ich symulator uzbrojony w potężny komputer z graficznymi ekranami. Z matematyczną precyzją szkicował sytuacje, które dopiero miały stać się rzeczywistością. Ruchome obrazy wymagały potężnej mocy obliczeniowej. Przewidywanie rzeczywistości kosztuje, ale bez nakładów nie ma zysków. Na ekranach graficznych komputerów obraz coraz bardziej zbliża się do rzeczywistości i zawsze ją wyprzedza. Komputerowe projektowanie coraz mniej przypomina galimatias linii rysunku technicznego. Kontakt z obrazem jest coraz łatwiejszy i coraz częściej na ekranach graficznych maszyn pojawia się jakby zdjęcie z przeszłości. Budynek, plomba w zatłoczonym Tokio. Najpierw zdjęcie, potem rzeczywistość. Świat staje na głowie. Czy można spodziewać się czegoś więcej? Można. Można odwrócić rozumowanie. Dziś łatwo już na ekranie graficznego komputera wyrysować coś, co wymyśli człowiek. A jutro? Jutro może do pamięci maszyny wprowadzać będziemy tylko wymiary przestrzeni, którą chcemy zabudować, a wodze fantazji popuszczał będzie sam komputer. Swego czasu maszyny cyfrowe powstały jako wzmacniacz ludzkiego intelektu. Być może potrafią wzmacniać także wyobraźnię. Wzmacniacze wyobraźni. Jest to zresztą dość ciekawa sprawa i z tego względu maszynę dzisiaj tak eksponujemy. Wydawałoby się, że takie, prawda, strasznie skąpe studio, że nic w nim nie ma, ale przecież bogactwo tego wnętrza jest niezwykłe. I to, co najciekawsze, te obrazy graficzne, które coraz mniej są już tylko zlepkiem takich kresek, takich schematów, które nawet udaje się gdzieś poruszyć. A często są to po prostu obrazy, tak jak tu narysujący się taki elegancki landszafcik, prawda? Oczywiście on ma również zastosowanie praktyczne. To jest tak jakby rzut oka człowieka, który będzie projektował w tym miejscu dom. Najpierw musi widzieć wszystko, znaczy znać całą okolicę, którą w postaci jednak matematycznej gdzieś tam się wprowadza. I dopiero wtedy dobierze sobie i ustawi odpowiednio do tych terenów zielonych, przebiegu dróg, parkingów i tak dalej, ten budynek, który mu się marzy. I on rzeczywiście będzie rysował ten budynek. Tak. I właściwie na tym komputery dziś stanęły. Dotąd doszły. Czy możliwe jest dalej?
To znaczy, ja bym postawił pytanie inaczej. Właściwie na szczęście tych granic nie znamy, bo wracam do tej myśli z samego początku o rewolucji przemysłowej i erze informacji. Otóż ta rewolucja przemysłowa miała swoje i ma swoje granice, ponieważ opierała się na takich surowcach jak żelazo, jak metale, jak węgiel, jak ropa. Natomiast ta rewolucja informacyjna, której bohater stoi i projekt, właśnie u nas w studio, jest ściany. Właściwie pozbawiona jakichkolwiek granic, albowiem zależy wyłącznie od twórczego wysiłku człowieka, od siły jego intelektu. I to jest właściwie najwspanialsza sprawa, jaka istnieje w tym zjawisku, które nazywa się komputerami. Co więcej, dzisiaj wiemy, że kontakt z maszyną poprzez kolor, poprzez prawie trójwymiarowy obraz, poprzez elektroniczne pióro. Dzisiaj, a może właściwie jutro, ten kontakt będzie się odbywał w sposób dla nas najwygodniejszy i najwspanialszy. Poprzez język naturalny do maszyny będziemy mówili naszym językiem, ona go będzie rozpoznawać i w tymże samym języku nam odpowiadać. Wiesz, to jest ciekawe. Elektronika musiała pójść tak daleko, żeby maszyna mogła stać się tak bliska. Tak, no oczywiście, bo człowiek dąży zawsze do konstruowania czegoś, co albo w laboratorium biologów, albo w laboratoriach i pracowniach elektroników, do konstruowania czegoś, co przypominałoby jego samego. Może to obejrzymy to z innej strony, co? I bardzo piękne.